mamy dialog, więc. Ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało. No, więc i tu zacznę odcinek. Sam nie dam rady tego zjeść. Przynajmniej chciałem wam go pokazać. Że mogę się z kimś podzielić. To jak? Chcesz kilka sztuk mięsa za symboliczne 5 sztuk złota? A coś czuję, że ty chcesz mnie oszukać. Ale wezmę. Proszę bardzo. Wow, surowe mięso owcy? Dobra, giga deal z farmerem. Witam was serdecznie w naszej chillowej giereszce, mianowicie Kroniki Myrtany Archolos. Właśnie zmierzałem, słuchajcie, po Heinekena dla naszego strażnika, żeby nam pomógł ciało przenieść. Myślę, że tutaj nasz pub, czy jak to się nazywa? Teraz to się nazywa pub, a kiedyś jak to się nazywa? Karczma. Jest fantastycznym miejscem na to, żeby takie piwo zdobyć. Więc oto tu jesteśmy i tutaj zaczynamy sobie odcinek. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego, to wejdź, możesz zostawić lajka oraz wejść na Twitchu, tam pondymiamy, a tutaj sobie chillujemy bombę i gramy sobie w goticzka. Witam serdecznie, idę po piwo. W ogóle zauważyłem, gdzie jest nasz barman? Ej, ty. Bastian, słuchaj. Pokaż mi swoje. Potrzebuję, że piwa. Jedno starczy, ja ją mu mogę sprzedać. Mam. Proszę, to dla ciebie. Dzięki, bo on po dobrej cenie te jaja kupuje. Nie wiem, on potrzebował 10. Nie wiem, ile już mu sprzedałem, czy to jakby niezliczona ilość tych jaj serwojada on kupi, nie wiem. Zauważyłem, że w poprzednim odcinku, słuchajcie, kurwa, tak się nic nie działo, mam wrażenie. W sensie, taki był, niby dużo zrobiliśmy, bo odcinek trwał 50 minut, ale mam wrażenie, że przez te 50 minut nie zrobiliśmy żadnej jakby konkretnej misji. Zrobiliśmy misję, ale jakby żadną konkretną, nie? Tak sobie chodziliśmy w kółko. Więc dzisiaj udamy się po ciało, będę miał przynajmniej tytuł już ogarnięty. I wiem. Ej. Udamy się w konkretne miejsce i zrobimy konkretne misje, a nie tylko będziemy chodzić. Proszę, przeniosłem ci piwo. W kółko. Nie i poznawać się zbytnio. Miasto. Wieś właściwie takie. No, osadę. I taką wartę. To ja rozumiem. A teraz pomożesz. Harry i Keeper zzielenieją z zazdrości, gdy powiem im, że dorobiłem się własnego parobka. Ta, jak tam chcesz. Pomożesz mi teraz, czy nie? Dobra, gadaj o co chodzi. Ciało córki Ezekiela zostało na plaży. Staruszek jest załamany. Może mógłbyś pomóc sprowadzić je na cmentarz? Co prawda, nie uśmiecha mi się zostawiać bramy bez ochrony, ale na tak szczytny cel może znajdę zastępstwo. No i super. Niech da znać, kiedy wyruszamy. Dobra, no i wszystko, widzowie. I ogarnięta misja. Nie musiałem tam ogarniać strażnika. 5 golda, bo tyle chyba mniej więcej dałem za piwo, to myślę, jest uczciwa cena. I 25 golda u tamtego zioma, to w sumie dużo. Ale przynajmniej muszę biegać w kółko i ogarniać tego zioma. Te zastępstwo do tamtego zioma na tamtej bramie przed nami. No ja nawet nie wiem, jakiego chłopa on tam chciał, żeby mu ogarnąć. I nie wiem, gdzie go znajdę, więc bym chodził. Zdecydowanie zbyt długo, a tu trzeba normalnie misję robić, poddymiać. No i co? I tyle, widzowie. Idziemy sprowadzić ciało. Misja zostanie wypełniona. Eskiel, bo chyba tak ma ten ziomuś na imię, będzie szczęśliwy. Jakoś tam, powiedzmy, przynajmniej. Udało mi się przekonać dwóch wartowników. Ja dostanę doświadczenie, nowy poziom. Elegancko. Tak, Wiktor już mi o tym powiedział. Wieści w tej wiosce rozchodzą się bardzo szybko. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Może kiedyś uda mi się tobie odwdzięczyć. Teraz wybacz. Muszę zwołać wartowników i odnaleźć Florę. Dobra, a to ja idę z wami, czy nie? Nie, to już jakby misja jest zakończona, rozumiem. Okej, czyli mamy dwie misje jeszcze. Więc to chyba kłamałem z tym, widzowie, bo w sumie co to są za misje? Lekarstwo, chata alchemika. Volker powiedział mi, że jego zamiennik udał się do zapasy do starej łodzi rybackiej. Znajdę ją na południe stąd. Takie mamy misje, natomiast ja to, co bym zrobił jeszcze, to przy okazji jeszcze pozwiedzał troszeczkę tą wioskę. Przynajmniej tak na starcie delikatnie, żeby mi się rozgrzał. Tak jak mówię, dzisiaj może nie jest mój dzień. Ale widzowie, i tak trzeba nagrać odcinki. I pod nimi zresztą, szczerze mówiąc, kocham tą gierkę, więc ten mod to najlepszy mod na świecie jest. O! Nie o to do końca mi chodziło, tak szczerze. Wstawaj. Nie opierdalamy się. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż?
No to jest fajne. Ty, a to mi nie kosztuje punktów, tylko złoto. Dobra. Kurwa, nie wiem czy to dobra inwestycja, ale dobra. Pokaż towary. Masz kilof, ja bym kupił ten kilof, ale... Chłopie, ile chcesz za ten kilof? Jak ja bym miał takie pieniądze, to wiesz gdzie ja już bym był? Na pewno nie na tej wyspie. A już bym był najlepszym... Strzał królewski? Niezwykłe, rzadka i cenna roślina. Dobra, sprzedaję ci to i ty mnie nauczysz. Naucz. Naucz. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. Dzięki. Też jesteś koksem. Wyskakuj z tego mieszka, co ci dałem wszystkie te golda. Bryłka złota. Ile kosztuje bryłka złota, co mu zajumałem? 14 golda. Dobra, widzowie. Giga się opłaca. Co tam było napisane? Ktoś z odpowiednią farmą mógłby przerobić ją na monety. No i to mi się podoba, czyli bryłki złota zostawiamy w kiermanie. Proste. Ty wyglądasz podejrzanie, Severin. Nie widzisz, że co. Okej, tośmy se pogadali. Czyli nie mamy za dużo, bo już wszystkie postacie chyba zostały w ogóle tego, kurwa, ogarnięte. Pogadane zostało, pogadali. Wydaje mi się, że nie ma innych postaci dalej. Więc, a ty kto jeszcze jesteś? Z tobą może. Wejd. Nie kojarzę. A, kojarzę. No ale ten pancerz to lepszy byś musiał mieć. Miło. Żeby coś uzgodnić. No masz tu fajne rzeczy. Fajne rzeczy. Podobają mi się. Pas. No zajebiste. Tylko 300 golda kosztuje, więc no... Nie dogadamy się niestety. Musimy się udać... Gdzieś. Znaczy wiem gdzie nawet, czyli do alchemika. Wczorajsze przygody doprowadziły do pogorszenia stanu Jorna. Udało nam się go opanować, ale muszę najszybciej zdobyć jakieś lekarstwo. Kurs stwierdził, że jedyna osoba, która będzie w stanie mi pomóc mojemu bratu, jest alchemik o imieniu Bodwin. A to Bodwin. Aby dojść do niego pracowni, muszę wyjść z wioski wschodnią bramą i iść wzdłuż polany, aż dotrę do rozdroża. Ty, ale ja wiem, gdzie jest Bodwin. Ty, a ten Bodwin to nie jest ten, co... Ten Bodwin to jest ten chłop od tego. To się zajmuje pancerzami, czy nie? To jakiś inny Bodwin. Czy tamto jest Bodwin? Ja już nie wiem, mi się to imię, ale jakiś taki chłop tutaj normalnie był tego, nie? Czy wydaje tak mi się... A nie, może inaczej miał na imię. Gdzieś na pewno spotkałem Bodwina. Jestem o tym przekonany, ale gdzie on się znajdował, to nie wiem w sumie. Czy ty nie jesteś Bodwinem? Halo? Nie, ty jesteś Thorstenem. Gdzieś tego Bodwina na bank spotkałem, jestem przekonany. Bodwin. No kojarzę to imię Fest, ale... Ale gdzie był ten Bodwin, to nie mam zielonego pojęcia. Może udamy się według tych wskazówek. Powinna być zaraz na wprost. Muszę wyjść z wioski wschodnią bramą. Iść wzdłuż polany, wschodnią bramą. Ciekawe, że muszę iść wschodnią bramą, jak ja nie wiem, gdzie jest wschodnia brama. Przydałoby się kupić tą mapę w końcu. Myślę, że zainwestujemy, bo to chyba 50 golda kosztuje. A mamy akurat 48, więc myślę, że w tą mapę zainwestujemy. Chodź tu, pokaż mi tą mapę. Tu trzeba zakupić. Mapa wioski. Bez żadnych oznaczeń nie. Najważniejszymi oznaczeniami. Oj, nawet chłopie, jak to 25 golda kosztuje, no to pewnie, że kupuję. I zobaczymy, może na mapie będzie jakby wschód, że po prawo jest tak mapa może ułożona. Miejmy nadzieję, że tak. I że kierując się tam nie dotrę w jakieś dziwne miejsce. Wschodnia brama. Wschodnia brama powinna znajdować się według mapy... Prosto i w prawo. To jest wschodnia brama, rozumiem. Nie, bo... Rozumiem... No tak rozumiem właśnie. Te północna do góry, tak? Wschodnia na prawo, ta po lewo to będzie zachodnia, tak? Wschód, zachód, północ do góry i południe na dole. Więc no, to chodźmy, zobaczymy, może znajdziemy tą pracownię Bodwina. Wydaje mi się, że Bodwin może być ziomkiem, który pije w karczmie, jak się zbliża noc. Że on sobie tu przychodzi przykimać. Ale co do tego pewny nie jestem. Wiem, że na pewno go gdzieś spotkałem, ale
Z moją niestety pamięcią złotej rybki, jeśli chodzi o imiona i nazwiska, to jest ciężko. Mamy tu też dużo zleceń pomocy. Natomiast nie wiem, czy to są zlecenia, które chciałbym wykonywać na odcinkach na zwyczajnym świecie. Nie wiem, możecie napisać, czy chcecie też, żebym te zadania robił na odcinkach. Albo... Nie będzie z Bodowi. To raczej nie jest ten chłop tutaj, ale tam widzę jakąś... Coś tam jest, nie? Jakiś tam budynek stoi, więc to może tam właśnie miałem się udać, może dobrze idziemy. Rzeczny coś tam, pewnie że zbiorę, zawsze można to sprzedać. Fast saving, jakby mnie tu z zaskoczenia jakiś giga potwór zaatakował. Rdeścik, pewnie że zbieram to wszystko. Idziemy pozabijać tutaj potwory. Młody olbrzymi szczur, jocie kryńca. Ale to na hita. Ty, czy tam jest wielki żółw? Kura szczura. No i git, my to sprzedamy za fajne pieniążki. Każdy taki szczur, każde takie zabójstwo, jedno więcej. No i powoli do przodu z tym goldem wychodzimy na prosto. Ale się śpiewa, ja bym chciał zobaczyć giga żółwia, ty. Czy ja mam szansę z giga żółwiem? Poka mi giga żółwia. Pierwszy raz widzę takiego moba, ten snabank, jakiś nowy mobek. Ale jest opancerzony, to jest błotniak. Giga żółw błotniak, rozumiem. Oj, ciężki przeciwnik. Za ile bije? Za dużo bije, bardzo dużo, ale jest kurwa zajebiście wolny, więc na dystans. Na dystans, na dystans, na dystans, na dystans, pyk. No, mogłem tego HP nie stracić, ale kij. Niczego tu nie znajdę. Łe, chłopie, jak ja niczego tu nie znajdę, to po co ja tu przyszedłem? A znajdę potkę, którą się wyleczę. No, i sta jak spa w kieszeni. Powiedzmy, że średnio opłacalny deal, ale no niech będzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, widzowie. Jemy poteczkę. Co? No to giga nieopłacalny deal to był. Wolna jagoda. Kurwa, ile tych żółwi. Wydupcaj. Chciałem zabić, kurczę, kogoś innego. O, pomodlimy się. Może coś dostaniemy ciekawego. Chodź tu, posąg Inosa. Złoto ukradnę. Pewnie, że tak. Woda święcona. Coś mi tu biegnie na bank. Słyszę to. A nie. Dawaj złoto. Chcę się pomodlić. Ty, to może jednak ofiarę będziemy składać. To może coś na minus przyniesie. Ty, przyniósł mi HP. Dzięki, nos. Koko, pewnie, że koko. Giniesz. Dobra, ścierwojadę, to są akurat... Prosta sprawa. Nie ma czego plombrować. Pozbierajmy tu jabłko. Nuty nie znam, ale giga jako śpiewasz. Czy ty jesteś tym alchemikiem? Czy ty wziąłeś 3 zioła za dużo? Podoba mi się, że zrobili tu normalnie jabłoń i sobie zbierać jabłka. Spoko to jest. Trochę coś tam porobili w tym modzie jednak. Tam wyspę zrobili. Wydaje mi się, że mogli trochę pododawać różnych ciekawszych rzeczy. Na razie też nie będę narzekać, no bo my tu jesteśmy w tej gierce, to dopiero który to odcinek, ja dopiero teraz wychodzę, kurwa, na dzicz. Więc nie miałem okazji ku temu, by spotkać jeszcze pewnie dużo rzeczy, które spotkamy po drodze. Zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Witam, a nie. Widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Ty chyba nie alchemik. Zobaczyć ją znów. Wyskakuj z mieszka. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Kim jesteś? Na imię Mitery. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. I Sadek. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową. Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków.
Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Masz sztukę złota. Co słychać? U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury, podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. No i wszystko. Takie podejście do życia podoba mi się. Ja sobie tu wezmę skórę jeszcze, co żeś zabił kretoszczura. Do miasta, do winnicy. Nie, ale trochę wkurza mnie to. Ja się nie potrafię skupić, jak ktoś gada. Ja nie potrafię gadać, jak ktoś gada. Zabijmy ścierwojady, bo to zawsze te jaja, zawsze to jakiś goldzik. Weźmy jakieś rdesty. Niby nudy te zbieranie rdestów. Racja. Ale co? Goldem, gold potrzebny. Później trzeba robić misję, a ja co? Bez golda będę? No właśnie, widzowie, trzeba. Trzeba tutaj farmić, jednak jest to tak zwana gra RPG. Rozwinąłbym skrót, ale w sumie nie wiem. RPG? Tak? Tak się nazywa w ogóle te gry? RPG? RPG to jest kurwa wyrzutnia rakiet, to może nie. No nie wiem, jak się te gry nazywają. W każdym razie, no wiadomo. Nie jest to gra fabularna, w której jakby cały czas uwaga jest utrzymywana, tylko jednak ja gram w tą grę. W przeciwieństwie do na przykład, nie wiem, The Last of Us. Nie, The Last of Us akurat też grasz w grę. Ale na przykład w The Walking Dead od Title Games. To jest taka gra, w której nie za bardzo grasz w grę, raczej mało jest takich momentów, w których grasz w grę. Raczej jest taka jedna wielka, jeden wielki film, który jest utrzymany w konwencji growej. Szczerze mówiąc, uwielbiam takie gry, ponieważ one się przechodzą najzwyczajniej w świecie same. Ty w sumie nic nie musisz robić i tam stoisz i grasz. Znaczy grasz, siedzisz, w sensie nawet nie grasz, właśnie na tym to polega. Na tym polega odpowiedzialność. Dobry odcinek, że nic nie muszę mówić, tylko gra się sama przechodzi. Giga Cox gry. A jak nie widzieliście, to w ogóle mamy. Ty, poczekaj, czy ja z takiego małego szczurka zabrałem skórę? Co ty gadasz? Skóra szczura. To mam tego, grę o tron nagraną od Title Games i The Wolf Among Us? Chyba tak. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzy. Po premierze Among Us, jak już słyszysz Among Us, to już widzisz coś innego. Zrytą banię mam. Among Us. Czy ty jesteś alchemikiem? Bodowin, witam serdecznie, jak ja trafić? Dawaj, wyskakuj z mieszka. Marchewa. Ty jesteś jest. Bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą chatę. Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał. Niech zgadnę. Kurt, prawda? Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Czego potrzebuje ten stary z rzęda? Pomocy. Pomoc. Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce. Krwiopijce. Dla was wszystko to krwiopijce. Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne skutki. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. Myślę, że przyjaźnisz się z Kurtem. Myślałem, przyjaźnisz się z Kurtem. Przyjaźnie? Ten staruch tak ci naopowiadał. Owszem, kilka razy dobiłem z nim targu, ale to nie znaczy, że będę za darmo przygotowywał dla niego specyfiki. Takie rzeczy nie są tanie. Masz złoto czy nie? Złoto nie będzie problemem. Proste, że nie. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro jak patrząc na mnie, mam zajebistą bronię. Bronię, zbroję. Jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę,
o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego, którego szukamy. O kurwa, ja to będę musiał podjąć decyzję i od się kręca, że oni to tak zajebiście zrobili. O, witam panie koście trupa. Pulpitów? Ty, jak ty masz kufer? Ej, ty! Co ty tu robisz? Hmm? O to chodzi. Ja? Nic. A jakbym wyszedł? Tyk, on by się... On w szoku, bo myśli... No, poszedł na dwójeczkę. Poszedł załatwić pilniejszą sprawę. A ja... Pyk? I od się kręca. Zobacz, on w szoku. Mówi tak, tak, tutaj dolewam... Spirytusu, 40% idealna wódeczka. Chłopie, a my mu tu kufer. Cyk. Oks. Pyk, jak to on mi zaraz nie będzie musiał pomagać? Prawo, 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 lewo. Rozumiem. Menzurka, ekstrakt leczniczy, ziele lecznicze. Spoko, do pizdy te ekstrakty lecznicze. Bo one leczą procentowo. I to jest fajne na później, natomiast teraz to mi nie daje nic i właściwie więcej to ja się wyleczę, kurczę, jedząc jabłko. Więc można te ekstrakty posprzedawać za, myślę, całkiem sporą sumę. A jakby tak jeszcze cyk i mu tutaj elegancko to sprzed jego twarzy te eliksiry podpierdolić. Myślicie, żeby się zorientował? Ja myślę, że w ogóle. Że jest alchemikiem. On se zrobi nowe. Myślicie, że mu potrzebne? No, tak myślałem. Też mi się wydaje, że nam są potrzebne zdecydowanie bardziej. Dobra. Kolekcjoner. przyzwanie wilka. Dobra, też mu kradnę. Czysty pergamin? No to nie, nie. To chyba nie ten pulpit. A to w ogóle nie jest pulpit. To jest reklam na książki przecież. To takiego... To. Zobaczyłem, jakie masz książki, chłopy. Co ty masz za problem? Pewnie, że biorę wszystko. Co? Pożyczam. Przeczytać książkę. Proste. Poka ten regał na książki. To ta. Krypi jestem wyjątkowo obrzydliwe stworzenie. Bardziej... Ale ja pewnie będę musiał tego... Będę musiał wybrać? To może przeczytam. Pustynia krwiopijce, znosząca żar i suchość od ludnych pustkowi. Krwiopijce zamieszkujące regiony górniczej doliny wyspy Grinis, mimo posiadanej jaskrawej barwy, nie są... aż tak jadowity. Bardziej niebezpieczne czyhałem na wyspie Archolos. Poza krwiopijcami pospolitymi wśród moczar skrywają się zielone, bagienne. Krążą nad wilgotnymi terenami w pobliżu bagiennych trudni. Jadobu tych stworzeń jest zdolny do zadania cierpienia na wiele dni. Niemniej groźnym jest krwiopijca rzeczny, przebywający w lasach w pobliżu zbiorników wodnych. Ktoś nigdy nie miał kontaktu z ich jadem, może nawet ostrzec się o śmierć. Chyba... to nie wiem co. Powiedzmy, że ten rzeczny, albo ten zwykły. Dobra, nie mam zielonego pojęcia. Aha, czyli ja muszę naprawdę wybrać i ocie kierynca. No dobra. Niemniej groźny jest krwiopijca rzeczny, przebywający w lasach w pobliżu zbiorników wodnych. No to wydaje mi się, że rzeczny. Ale jak wybiorę źle, to mi brat umrze. Już wiem. Albo pospolity, albo rzeczny. Krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Te szkodniki są naprawdę rzadkie. Mieliście pecha, że akurat na niego trafiliście. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie. Mam nadzieję, że to był krwiopijca rzeczny. Oko! Skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte bestie znowu rujnują moją uprawę ognistego ziela. Zajmij się nimi, a ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam wszystkie potrzebne składniki. I od się kręca, jak ja brata zabiłem? A jak ja brata zabiłem? Chory ścierwojad? Na co on jest chory? Ty, czemu on mnie w ogóle nie bije? Tylko co opierda... Co się dzieje? Co? A! Ty, czy ja umarłem? Czy ja umarłem i się zbagowałem po prostu? Umarłem w takiej pozycji? Jak szef największy, jak jakimś ty. Jak posąg. Ale no nie, nie. Ta, chyba zostało umierane.
Niedobrze, zapis chyba był z kiedy? Kiedy robiłem ostatni zapis? Ja go okradałem. Joci Krynca, co to? Pierwszy raz widzę taki loading screen, aż się lekko zląkłem. Długo się ładuje? Niedługo? Zatrzymię wam, co by nie przedłużać. Za widza. Dobra widzowie, przyszedł moment na tak zwane podejście numeros duos. Trzeba tutaj rozpierdolić chore sierwojady. Ty, ale jak one płoną, one... Rozumiesz? Nie, no chłopie, to jest niemożliwe. To są chore, ale chore to one mają obrażenie, jeszcze mnie podpalają, co mam zrobić? Ty pomóż. Dobra, dla widza podejście numeros 3. Ty. No nie wiem, no ciężko jest, nie? Kurwa, może jakieś... Może ja bym się uzupełnił te 3% hapy, może to by coś dało. Bo w innym wypadku to może być ciężko. Będę za każdym razem padał. Ja się kimnę, chłopie, i serać sam. Zrobiłeś już, czy nie? Może tak się da ograć taktycznie. Ty zrobić, czy nie? Nie. I musimy zabić i też pomoc za pomoc. Rozumiem. Dobra, a nie mogę, bo otwieram drzwi. Sejwik. Ty! One znikły. One już opierdoliły wszystkie ogniste ziele. Ty, dlatego one są giga kosami, bo te ogniste ziele... Ło kurwa! Ty, zbugowane. Korzystać, póki można skorzystać. Jest! Nie! No to... To co mam zrobić? Halo? Jak mam to zrobić, jak one mnie biją ogniem? Mam się nie dać trafić nimi? Ale ich jest trzech przecież, to niemożliwe. To może ja to spróbuję ograć i widzimy się za chwilę, bo to nie ma co, żebym ja to przechodził przez 40 minut na odcinku. Dobra, widzowie. Przyzwałem wilka. Wystarczyło, żeby poradził sobie ze ścierwojadami. Więc wszystko. A mogę teraz tego wilka zabić? Bo się w sumie boję. Zaraz wilk to zabije mnie. Wygląda groźnie, ale może będzie za nami chodził. Kurwa, to było nie głupia to była taktyka, to przyzywanie wilka. Muszę sobie więcej takich rzeczy ogarnąć, jak przyzywanie różnych jakby rzeczy. To też było w Gothiku 2 OP. Co się stało z tymi ścierwojadami? Co się stało tym ścierwojadom? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Nie ma co wchodzić. Wygląda na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrutki. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej, potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego. Ale nie obrażaj. Ja ze wsi. Kiedy mikstura będzie gotowa? Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Dobra, ale to czy jak się kimnę, będziesz miał miksturę, czy będę musiał chodzić w tą IWFT? Bo jak będę musiał w tą IWFT chodzić, to mnie to trochę wkurzy się. Ja się wkurzyć. Już? Znowu o mało nie przeszkodziłeś. Masz szczęście. O, dobra. Eliksir dla twojego brata jest skończony. Jedyne co nam zostało, to go wypróbować. No. To? Przecież to eliksir dla mojego brata. Eliksir dla mojego brata. Czemu ja? Ty, ale wilk, ale mu głowa wystaje wilkowi z tego. To, czy mikstura nie wywoła żadnych efektów z książek. No dobra. Dobra, dawaj to. Jak podgląda mój przyzwany wilk. I co się stało? Mam nadzieję, że nie padnę, kurwa. No i co? Odczuwasz jakieś zmiany? Zupełnie nic. Wygląda na to, że lekarstwo działa. Być może objawy wystąpią dopiero za chwilę. Na pewno wszystko w porządku? Tak, tylko jedno nie daje mi spokoju. Zawsze przebierasz się za ścierwojada, jak miałeś. O kurwa! Ścierwojada? O bogowie! Co tu się dzieje? Fascynujące! Chyba jednak coś jest nie, nie,
Ja cię kręca, ale faska. Co się stało? Ja się boję, kurwa. Jesteś sierwojadem? O, to nie ja robię, widzowie. Spokojnie, chłopcze. Wygląda na to, że dawka była za mocna. Będę musiał ją nieco osłabić przed kolejnymi eksperymentami. Jak długo byłem nieprzytomny? Czemu, że nie muszę tego czytać nawet? Może dzień. Dokładnie nie wiem. Jak to jest tak zrobione, że ja mogę iść awki, to nie muszę nic mówić. No tak? Oni ciągle gadają. O usprawnienie odtrutki na jad rzecznego krwiopijcy. Gdyby przypadkiem więcej takich nieszczęśników jak wy na nie natrafiło. Normalnie, kappa. Możesz dać mi już eliksir dla mojego brata? A właśnie. Gdzie ja go położyłem? Pozostała nam już tylko jedna rzecz do wyjaśnienia. Taki eliksir to nie jest tania sprawa. 20 sztuk PSC. Ile? Zastanówmy się. Pozbyłeś się ścierwojadów. Ja pomóc. Pomogłeś mi ze sprawdzeniem mikstury. Jasne. Niech będzie 75 sztuk złota. Ile? To twoja ostateczna oferta? Zamierzasz negocjować cenę, gdy chodzi o życie twojego brata? To tylko kilka sztuk złota. Zamierzam. Nie mam tyle złota. Cholera. Rzeczywiście nie masz przy sobie niczego cennego. Dawaj więc wszystko, co masz i się wynosi. Wow. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, niż męczenie się z kolejnym niewypłacalnym wieśniakiem. Dzięki, dobra. To i ci w oko. A nauczysz? Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o... Co? Ciebie? Przecież prędzej się otrujesz, niż zrobisz jakąś przydatną miksturę. Alchemia to forma sztuki, przeznaczona tylko ludziom inteligentnym. Co ci szkodzi spróbować? Najwyżej się okaże, że mnie nie doceniałeś. Dobra, ale zgadzam się tylko dlatego, żebyś dłużej nie smędził. No i nie zrobię tego za darmo. Jeśli mi wysadzisz pracownię, to muszę z czegoś opłacić naprawy. Nie wspominając już nawet o fakcie, że nauka u takiego mistrza jak ja po prostu musi swoje kosztować. 20-250 sztuk PSC? Jocie kry... Za dużo gadam, jocie kryńca. Za dużo. Dużo. No dobra, to wydupca, a ja ci chłopy normalnie się ogłoszenie walnąć w tym, w mieście. Jak to miasto się w ogóle nazywa? Ma jakąś nazwę? Na pewno ma jakąś nazwę. To nie jest miasto w sumie, to chodzi o osada. Skąd masz gitarę? A ty ciągle na gitarze? Ty, co tu robi olbrzymi szczur pod teksturami? Nie wiem. A nie, to był ten olbrzymi szczur, z którego ściągłem różne tego. Który został już zabity i zabrałem z niego skórę i znikł po prostu, tak? Żeby jakby zaoszczędzić, nie wiem, pamięć albo coś w komputerze. Tam chyba nic nie było, więc w sumie nie ma po co iść. Żółwi też nie chcę zabijać. Mogę tam iść w sumie dalej, zobaczyć, coś popolować. Ale po co? Najpierw się nauczymy z pazury ściągać i tak dalej. I wtedy dopiero my się możemy działać. Jak ja bym wiedział, ja mam tyle golda, znaczy, że... Ło, gobliny! Że nie muszę wydawać golda na tego chłopa. Ten te 30 golda pożytkował w inny sposób. Nie ma czego plądrować. Witam, Felix. Co słychać? Powiedz o tych goblinach? Nie znam cię. Jak mi nie znasz, kurwa? Już zapomniał. Jo. Jocie dupca. Odmiana. Już zapomniał po Heinekenie. Dobra. Tu chyba mieliśmy zrobić misję, nie? I zawiesić mu jakby tablicę ogłoszeń, tak? Przygotowuję, powinienem wrócić do niego. Zlecił mi dodatkowe zadanie. Może jeśli je wykonam, to uda mi się wygonocjować lepszą cenę. A, no dobra, ale to i tak mu. On pomógł dla brata, więc
Zostawimy 50 golda, więc spoko. Idziemy, lekarstwo mamy przy sobie, więc idziemy oddać je bratu. Może brat już się wyleczy. I mam nadzieję, że ja mu dobre lekarstwo dałem. A jak złe, to nie zginie, najwyżej pójdę tam jeszcze raz. Bo zastanawiałem się między pospolitym, a międzyrzecznym. Podobno jest to mocne ukończenie i że tam go swędzi i w ogóle przecież się źle poczuł, więc tak jakby wydaje się, że rzeczny jest giga koksem. Ty, a gdzie jest Jorn? On struga rzepę. To rzepkę skrobię. Chodź tu, Jorn. O, jaja mam dla ciebie, no tak. Chodź tu, Bastian. Mam trzyma jaja. Proszę, to dla ciebie. A ty w nieskończoność tak będziesz kupował te jajca? Bo ja ci z tego co pamiętam 10 miałem dać, ale wydaje mi się, że już 10 ci dałem. Ty, gdzie jest Jorn, kurczę? Udało mi się zrobić mistunę dla Jorna, trzeba zwracać do Silbach. A Silbach się nazywa to miasto. No świetnie, tylko gdzie jest Jorn? To, co robił Jorn ostatnio? Gdzie był Jorn? Jorn. Gdzieś wysłałem je Jorna? Nie, on miał pomagać, a co on robi? Miał rzepę skrobać. A skrobię sobie rzepkę, kurwa, ale... Skrobię to mi na nerwach, o. Sobie rzepkę. Dobra, przeczekamy może do północy, to on wtedy będzie spać, to będzie go łatwiej dorwać tu. Bo w sumie nie wiem, co on teraz robi. Do północy. śpisz? Ty, no nie ma Jorna, co on robi, Jorn? O co chodzi? Gdzie jest kurwa Jorn? Na dole chlejesz? Co robisz, Jorn? Jorn! Ej, co robi Jorn? Ja kompletnie zapomniałem, co robi Jorn. Czy Jorn mi się zbugował? Czy Jorn został wysłany gdzieś indziej? To my ostatnio robiliśmy. Jorn się najebał z tego, co pamiętam. No to nie powinien tu leżeć? I co dalej było? Ja wiem, gdzie jest Jorn. Przepraszam, że ja tak krzyczę. Pewnie straszny przester. Wiem już. Pewnie u Kurta jest Jorn, prawda? Czy nie? Bo istnieje taka szansa. Tu nie widzę Jorna. Że w karczmie będzie leżał. O kurwa. Umrzył. Mówiłem, że brat umrze. Co tu robią ci wszyscy ludzie? Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz o tym ze swoim wujem. Mówiłem, czułem to od samego początku, że... Co tu się stało? Z tego co wiem, było wołanie, ale nie znam szczegółów. I nie umarł. Ktoś coś jeszcze ma coś do powiedzenia ciekawego? Na przykład Remi? Nie. Chodź wuju, co się dzieje? Jesteś nareszcie! Gdzie ty się włóczyłeś, gdy gdzie jest Jorn? Potrzebny? Co się stało? Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę! Oto się stało! Z Jornem wszystko w porządku? Gdzie on jest? Widzisz, tu jest problem. Jorn zniknął. Co? Aha. Jak to zniknął? I dobrze, sądziłem, nie że... Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo co ty. Że gdzieś tu może być. Do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich... Wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego... Może on się najebał i rozjebał coś, albo coś znalazł. Może wuj coś ukrywa. Jest na przykład seryjnym zbieraczem grzybów. Rozumiem i... Już co? I tak wiele dla nas zrobiłeś i...
Chcesz się... Już się chcesz nas pozbyć? Już chcesz się nas pozbyć? Jestem bez pieniędzy, zdewastowali mi dom i nie mam pewności, czy to były ostatnie odwiedziny nieproszonych gości. Zrozum mnie, chłopcze. Nie chcę mieć na sumieniu mojego drugiego bratanka. Bezpieczniej będzie, jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? No to akurat głupie pytanie. Avalos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję, ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić już dawno, miałby ku temu wiele okazji. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Mówiłem ci przecież, że idę do Bodwina po lekarstwo. Nic dziwnego, że twoja chata nie ma drzwi na klucz. Twoja chata nie ma drzwi na klucz. Mówiłem ci przecież, że idę. Ta jedna i druga opcja nie jest chyba najlepsza. Mówiłem ci przecież, że idę do Bodwina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Pomoc w drodze. Spirytus. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko. Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. A przynajmniej tak było do waszego przybycia. To wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. To? Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie. A to pewnie Was jako jedyny akurat kradnę. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. Ty byłych. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Może nasz brat coś odjebał. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze? Czy to nie jest oczywiste? Większość z nich wygląda jak banda. Ten gościu, wiem kto. I źle im z oczu patrzy. Mógł to być. Muszę już iść. Ten gościu, co się pokłóciliśmy z nimi, był ten taki... Powiedział, że on nas, że nas zapamięta. Odnajdzie się cały i zdrowy. My go też mam taką nadzieję. Zapamiętamy. Bez śladu, to jest rozdział drugi. Zaczynamy jutro, będziemy zaczynać rozdział drugi. Bo dzisiaj już jest 44 minuty nagrywania. Więc moi drodzy, żegnam się z wami. Pamiętajcie, że wpaść na Twitcha, tam poddymiamy, a tutaj taka mega chillowa seria w postaci Gothica. Chociaż niezmiernie jest mi miło, że to oglądacie. I na Twitchu też oglądacie, bo tam akurat takie zadymy, jak na przykład Tess Arnolda, który możecie sobie zobaczyć. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia i widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie, tak samo jak streamy. Siema, wizu. Nara.